Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj zajmę się wymianą szczotek alternatora. Sprawa jest dość prosta, chociaż to nie jest typowa wymiana. Takie szczotki to nie jest serwisowa część. Tam trzeba trochę rzeźby, ale niewiele, więc myślę, że to spokojnie zrobimy. Oczywiście musimy sobie wyciągnąć regulator ze szczotkami. Także na początek odkręcamy klemę od akumulatora, żeby nie zrobić jakiegoś zwarcia. I odkręcamy kabel odładowania i przewody. Jeśli oglądaliście jeden z poprzednich moich filmów, to wiecie, jak to było. Od razu też zachęcę do subskrybowania mojego kanału, kto jeszcze tego nie zrobił. No i zapraszam, robimy. Teraz do tego jest kluczyk. Siódemka. Tak, tak, siódemka. No, mamy wyciągnięty, to idziemy wymieniać szczotki. Czyli tak, dla tych, co nie widzieli ostatniej mojej akcji, to ja tu rutowałem już jedną szczotkę, ratowałem się po prostu awaryjnie, ale teraz mam już nowe. Mam nadzieję, że dobre kupiłem, znaczy myślę, że tak. I sobie je teraz wymienię. I tu widać, że ten przewód jest wsadzony w tulejkę i zaciśnięty, dlatego to nie jest taka typowa wymiana, bo nie możemy tego, to trzeba tu zniszczyć, rozwiercić i wtedy szczotkę można wymienić. Teraz zobaczymy, czy to w ogóle takie szczotki wyglądają podobnie. Te mają 6,5, a te mają 6,3. Czyli widać, że już nas tutaj oszukali, że nie robią takich, jak powinni. Ale tak czy inaczej, i tak będą lepsze niż stare. Teraz tak, ten już wyciągałem, więc nie wiem, ile ona tam ma być w środku. Tutaj kabel jest na maksa wyciągnięty, ja sobie zaznaczę, żeby po prostu nową tak samo przewodem ustawić, żeby więcej nie mogła się wysunąć. Czyli tę jedną, którą już wcześniej lutowałem, mogę sobie, bo ona wyskoczy bez żadnego problemu, tylko nagrzejemy. No, jest zimno, to musi chwilę potrwać, ale ona na pewno wyskoczy, jak się roztopi cyna. O, już ją tu mamy. Zobaczcie, tak o tyle się zużyła przez 20 kilka lat i tysięcy, nie wiem ile, bo nie jesteśmy w stanie określić. 6,4, 6,3, no trochę nas oszukali, ale mimo wszystko szczotki i tak są ładnie wykonane. Sprężynka się trzyma. Teraz sobie to drugie przygrzejemy. Ściągnę cyny ile się da po prostu. Ta szczotka nie wyjdzie, wiadomo, ale będzie może łatwiej ją stamtąd wyrwać. Takie urządzenie, jak ktoś ma, jak nie, pokazywałem to nieraz, miedziany drucik, kabel taki wielożyłowy, wielodrutowy taki przewód i ściągamy cynę bez żadnego problemu. Odsysacz, wiadomo, nie każdy ma w domu. Ten silikon mi tu przeszkadza, widzę. No a teraz dokładnie widać, że tutaj jest zagniecione, drucik jest zagnieciony i trzeba będzie to po prostu odłamać. Tak myślałem, że to rozwiercę, ale tu nawet nie ma za bardzo czego rozwiercać. Odłamiemy to po prostu gominerkami, takimi może, o. 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 Stryknęło. A, tym razem wypadło razem ze sprężyną? No może tak ma być widocznie. A ta się trzyma. Czemu? Przylutowana jest pewnie. Tak, tamta sprężyna się na cynie trzyma. To teraz trzeba by sobie zrobić dziurę. Można rozwiercić wiertełkiem, jak się da. Albo coś wepchać po prostu z drugiej strony. O, już mi tu przeszedł, już dziura jest. O, już mamy dziurę. To drugą chyba też tak samo zrobię. Są zrobione dziurki. Więc możemy sobie założyć nowe szczotki już. Tu odznaczyłem, ile wystawały, nie? Teraz sobie zaznaczę mniej więcej tak samo, to naprawdę nie musi być dokładnie. Troszkę więcej nawet dałem niż było. Myślę, że to dobrze. No i tu już możemy włożyć tę szczotkę. Powinno się udać trafić tym drutem tam jakoś. Szczotki są jednak trochę inne, te druciki mają cieńsze. No, mamy go. Mamy zaznaczone, dokąd ma wystawać. Tyle ma wystawać. No,
Można troszkę ruszyć góra-dół tym drutem, bo nie byłem pewny, czy ta cyna złapała też tam niżej, czy tylko samym końcem. O, bo nie widać, żeby ją chciał ten drut wciągać tam. Jak to zwykle drut wciąga tę cynę, tutaj tak nie było widać, ale już widzę, że teraz jest ok. I druga jest zaznaczona, też szczotka. Założymy drugą. Weszła mi super, dobrze. Tak, ja ją sobie zalutuję troszkę dalej, żeby kabelek zabielić i ją później wypuszczę. Już o, kabelek jest zabielony, widać. I teraz już na wymiar, tak jak ma być. No jest. No jakoś więcej mi wyszło. Cofniemy. Troszkę ją cofnę z milimetr. Chociaż to i tak nie ma znaczenia, bo te szczotki prawdopodobnie już przeżyją to auto. Teraz sobie już obetniemy naddatek drucika. Tutaj teraz czyszczenie z kalafonii. Mam tu jakiś skażony alkohol. Przy okazji go całego wyczyszczę. Po wymyciu widać, że tutaj troszkę jakby jest niedolane. Widać takie pęknięcie jakby na tej cynie. Ale czemu, to nie wiem. Dlatego ja tutaj dołożę, bo to są takie dodatkowe tulejki. Ja tutaj jeszcze dołożę tej cyny. Dołożę na boki, już na nie, sam, nie na sam kabel, tylko tutaj na bok. Tak jak jest przejście tulejki przez tę blaszkę. O, już teraz będzie super. Tak, teraz jest świetnie już. Drugiego tak samo zrobię. Naprawdę fajnie to wyszło. Tu, żeby już całości dopełnić, jeszcze kropelka silikonu było, więc dajemy. Widocznie on tu jest potrzebny w jakimś celu. No już, wymienione. Słuchajcie, ja nie widzę naprawdę sensu wymieniać tego całego, jeżeli kończą się szczotki. Teraz w ogóle, to jakbym wiedział, że one już takie są, to bym je szybciej wymienił. Naprawdę, bo to jest żaden koszt, roboty mało. A ta jedna szczotka już tam widać, że tą bieżnię naprawdę zniszczyła. Ona już iskrzyła długo tam i ta bieżnia jest w kiepskim stanie. Można było te szczotki wymienić szybciej. Nie wiem ile szybciej. 100 tysięcy szybciej. Pewnie jeszcze byłoby, te bieżnie byłyby w dużo lepszym stanie. Ile to pochodzi, to się okaże. Do następnej awarii ładowania zostawiamy to tak. Ja to teraz zakładam. Nie powinno nic się wydarzyć, po prostu zakładamy to z powrotem i tyle. Także dzięki za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału tutaj. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!